Siema, siema, Tajtory i mordeczki, jak wiecie, no to do Brawl Talka już zostało bardzo mało czasu i już za niedługo będziemy mieli nową aktualizację w Brawl Stars. Będzie to w tym miesiącu, w kwietniu, naprawdę, zostało już tylko kilka dni. Dlatego najwyższa pora, żeby porozmawiać sobie o nowym zadymiarzu lub nowych zadymiarzach, bo może będzie ich kilku. Dzisiaj powiem wam, jak oni mogą wyglądać, z czym mogą być związani, jakiej będą rzadkości. Koniecznie oglądajcie do końca, bo na końcu będę miał dla was jeszcze jedną mega niespodziankę. Naprawdę strasznie się cieszę z tego, co zrobiłem na końcu, co udało mi się dla was zdobyć, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić, mordeczki, bo naprawdę będzie grubo. Ale zanim do tego przejdę, przypominam, że dalej możecie wygrać aż 200 zł, naprawdę dużo kasy. Co zrobić, żeby je zdobyć? Wygrywają aż 4 osoby i każda osoba wygrywa po 50 zł, Paysafe Card lub kartę Google Play do wyboru, co wolicie. Wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem, oprócz tego zostawicie subika na moim kanale, to jest bardzo ważne, trzeba mnie subskrybować. No i napiszecie w komentarzu, biorę udział i już bierzecie w jednym z tych 4 konkursów. Jeśli chcecie mieć podwójne szanse, no to wystarczy, że wejdziecie na mojego Instagrama, polajkujecie najnowszą foteczkę na Instagramie, no i skomentujecie ją w skali od 1 do 10, jak wam się podoba. Oczywiście trzeba mnie na Instagramie też obserwować. A jak chcecie mieć potrójną i poczwórną szansę, to wystarczy, że wejdziecie do sklepu Brawl Stars i wpiszecie kodzik Tori. Każdy, kto ma wpisany kod Tori, ten bierze udział. No i wbijajcie na moje pozostałe kanały, bo tam też będziecie, mordeczki, mieli te konkursy i będziecie mieli szansę na zdobycie kolejnych 50 zł. Na każdym moim kanale możecie wygrać takie 50 zł, więc oglądajcie wszędzie moje najnowsze odcineczki. No ale okej, widzowie, odcinek ten zaczynamy od tego, że już za 25 dni kończy nam się sezon 17, ten karnet z RT. Ej, naprawdę szybko to zleciało. Jeszcze pamiętam, mordeczki, jak ten karnet dopiero wchodził. Napiszcie mi w komentarzu, czy już skończyliście ten karnet, czy jeszcze nie, bo w sumie jestem ciekawy. No i mordeczki, co za tym idzie, skoro za 25 dni kończy się ten karnet, no to już gdzieś tak za 17-16 dni będziemy musieli mieć Brawl Talka, bo zawsze gdzieś tak z 7 czy 8 dni przed zakończeniem tego karnetu mamy Brawl Talka. I co, mordeczki, za tym idzie? No skoro będziemy mieli Brawl Talka i skoro będzie w nim nowy karnet zadymiarski, to oznacza, że będziemy na pewno mieli nową chromatyczną postać, która właśnie będzie w karnecie. No bo zawsze jak wychodzi karnet, no to mamy jakiegoś chromatyka i ten chromatyk jest za 30 level w karnecie do zdobycia. Ale teraz ważne pytanie, czy ten chromatyk to będzie jedyna postać w tej aktualizacji, czy będziemy mieli też drugą nową postać, która wejdzie? Będą dwie postacie w jednym update'cie, czy jedna? Mi się, mordeczki, wydaje, że dwie. Zresztą twórcy ostatnio praktycznie zawsze dodają dwie postacie i wydaje mi się, że tym razem też jest to bardzo, ale to bardzo pewne, że będą dwie. Jak miałbym się założyć, to powiedziałbym, że będą dwie, a nie jedna. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Mi się wydaje, że tak. No i co do tej pierwszej, to właśnie tak jak mówiłem, według mnie będzie to chromatyk. A jakiej rzadkości będzie drugi zadymiarz? No, mordeczki, to jest dobre pytanie, bo mamy w sumie kilka opcji dostępnych. No, albo będzie to mityk, albo będzie to epik, albo będzie to legenda. Niższe rzadkości myślę, że nie, ponieważ no twórcy ostatnio praktycznie już nie dodają tych niższych rzadkości i mówili jakiś czas temu, że no nie chcą dodawać zbyt dużo tych niższych rzadkości. Dlatego, mordeczki, ostatnio, jak wiecie, wbiła Willow i Willow to jest ostatnia postać, która wleciała i ona była mitykiem. Dlatego wydaje mi się, że teraz nie będziemy mieli drugiego mityka z rzędu, tylko wejdzie epik. Czyli że będziemy mieli i chromatyka, i epika. To jest taka moja teoria, tak mi się wydaje, że jest to najbardziej prawdopodobne, ale oczywiście nie jest powiedziane, że to się sprawdzi. Jedna z tych dwóch nowych postaci wydaje mi się, że będzie związana z wodą. Co jest związanego, mordeczki, z wodą? Jak dokładnie będzie wyglądała? Nie wiem. Może nie będzie w ogóle związana z wodą. Ciężko powiedzieć. Aczkolwiek wydaje mi się, że na przykład może to być taki nurek albo coś związanego z rybą. No ciężko powiedzieć, widzowie, dokładnie jak to będzie wyglądało, ale coś z tych opcji wydaje mi się, że może być prawdopodobne. No bo kto nie oglądał wcześniejszego odcinka o Brawl Talku, który rzuciłem wam wczoraj na moim innym kanale Brawl Starsowym, to koniecznie go obejrzyjcie, bo tam ogólnie rozmawiałem o tym, co będziemy mieli w nowym Brawl Talku i jak on będzie wyglądał. Wam przypominam, żebyście oglądali do końca, bo tam czeka na was jeszcze niespodzianka, ale zanim do niej przejdę, tutaj wyświetlam wam, mordeczki, taką propozycję, jak według mnie fajnie by było, gdyby wyglądał nowy zadymiarz. Nazywa się on Chris, zobaczcie, tak się prezentuje. On tutaj akurat byłby mitykiem, ale na rzadkość nie patrzcie, no bo rzadkość to sobie twórcy ustalają, a nie ktoś, kto go stworzył, co nie? No i patrzcie na jego wygląd, on ma w ogóle tarczę i miecz. Co więcej, on nie ma oczu, widzicie? To jest pierwszy zadymiarz, który nie miałby oczu. Ma bardzo taką podobną fryzurę do Edgara, z jednej strony można powiedzieć. No ciekawie wygląda. I zobaczcie, jakby to było podczas giereczki. On miałby atak podobny do Bibi. Też by nawalał tylko nie pałką, tylko takim mieczem. I robiłby takie zamachy naokoło. No i tutaj jest animacja tego ataku właśnie pokazana. Niestety nie udało mi się skombinować super ataku, ale ponoć też był naprawdę mocny. No i ten zadymiarz po prostu mi się podobał, dlatego postanowiłem, że wam go tutaj pokażę. Ale okej, teraz szybko przechodzę do jeszcze jednego newsa, którego wam chciałem powiedzieć i później już przechodzimy do tego, co zostawiłem na koniec, do takiej niespodzianki, którą dla was przygotowałem. Więc, mordeczki, co do tego newsa, to twórcy parę dni temu spytali nas się w kolejnej aktualizacji, jaki chcemy tryb, żeby wrócić.
wrócił, żeby był po prostu dostępny. No i generalnie mamy już pokazane, który tryb wygrał w tym głosowaniu. Wybraliśmy siatkówkę. Dlatego oficjalnie, jako że siatkówka miała najwięcej głosów, ona w kolejnej aktualizacji wejdzie. No i po Brawl Talku będziemy mogli normalnie sobie w nią grać. Możecie mi napisać w komentarzu, czy już kiedyś graliście w siatkówce i czy lubicie ten tryb, czy nie. W sumie jestem ciekawy i wtedy będę wiedział, że oglądacie moje filmy troszkę dłużej. Ale okej, przechodzimy sobie teraz do tej mini niespodzianki, którą dla was przygotowałem, mordeczki. Wchodzimy sobie w topkę lokalną Polski, następnie wchodzimy sobie w kluby i zobaczcie. Jest tutaj taki klan D1, który jest na pierwszym miejscu w Polsce, ale jak wejdziemy sobie globalnie, czyli na cały świat na topkę, to ten klan właśnie jest na piątym miejscu, czyli on jest na piątym miejscu na całym świecie. I teraz wam coś pokażę. Na ostatnim miejscu w tym klanie jest Matias. Matias jest Polakiem i jest on dowódcą tego klanu. I tak się składa, że udało mi się z tym ziomeczkiem zrobić taki mini wywiad. Zadałem mu szybkie 4 pytanka, które według mnie są mega ciekawe i każdy z was musi usłyszeć, co Matias na nie odpowiedział, więc przenosimy się do wywiadu. A więc dobra widzowie, lecę z pierwszym pytaniem. Jak w ogóle to się stało, że jesteś dowódcą klanu D1? A więc tak, dowódcą klanu D1 stałem się dzięki mojemu znajomemu pod nickiem Tej, który dowodzi D1 Blue, w którym się znajduje Equak. To on mnie wprowadził w całą tą organizację. Było to tak, że ja do niego napisałem, że chciałbym stworzyć dla nich klan i wtedy skontaktował mnie ze swoim jakby bossem i wyrazili zgodę na to, żebym stworzył klan. Drugie pytanko też mnie tutaj bardzo ciekawiło, czy oprócz ciebie są jacyś Polacy w klanie D1, w klanach D1 w sumie, bo ich jest kilka. Tak, owszem, w klanach D1 znajdują się Polacy i nie tylko. Przyjmujemy każdego gracza z każdego kraju, nie ma to znaczenia. Okej, okay, dobra widzowie, teraz mam jeszcze dwa mega mocne pytanka. No to pierwsze z nich, czy masz jakiś kontakt z członkami klanów D1, na przykład z Equakiem, bo w klanach D1 mordeczki jest Equak, który ma ponad 80 tysięcy pucharków. U nas wygląda to tak, że w opisie dajemy od ilu pucharków gracze mogą wchodzić do klanu danego D1. Na przykład w moim jest od 59 tysięcy, więc jeżeli ktoś ma mniej pucharków, stworzyliśmy też serwer Discord, na którym mamy 3000 osób i tam jak ktoś szuka klanu, wysyła swoje profilowe i pisze, że szuka klanu, wtedy się do niego odzywamy i wysyłamy mu link do tego klanu, do którego może dołączyć. Tak to wygląda u nas. I czwarte pytanko, czy każdy może dołączyć do waszych klanów? Czy są jakieś takie specjalne wymagania, czy no jednak nie każdy może dołączyć? No jeżeli mówimy o kontakcie z graczami D1, to tak, mam spory kontakt z graczami z każdego klanu. Przeważnie mam większość osób znajomych, jak i na Discordzie, więc jest spory kontakt, nie tylko z D1, mam duży kontakt z graczami z globala, jak i z Polski. Okej, okay, no w ogóle bardzo fajne odpowiedzi, więc ja dziękuję tobie Matias, mam nadzieję widzowie, że wam się podobał taki szybki wywiad i jeśli dobijemy pod tym odcinkiem dużo łapeczek w górę, to może Matias mordeczki pomoże mi załatwić Equaka do odcinka. Jeśli nie wiecie, kto to jest Equak, to jest to aktualnie trzeci gracz na świecie, który ma ponad 80 tysięcy pucharków i mógłbym z nim zagrać 1 na 1, jeśli Matias pomógłby mi to ogarnąć, więc jeśli chcecie widzowie, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Jak coś, link do kanału Matiasa dam wam w opisie. Kto lubi Brawl Stars i się tym interesuje, to możecie wpaść na jego kanał, bo ten ziomeczek naprawdę fajne ciekawostki mi sprzedał właśnie z tego klanu, więc bardzo dziękuję stary i link widzowie do jego kanału podrzucę wam w opisie. No bo tych klanów D1 mordeczki, zobaczcie sobie, w topce globalnej jest kilka, jest na drugim miejscu, jest na piątym, jest na szóstym, jest na dziewiątym, no i pewnie jeszcze jakiś by się tam znalazł. No i generalnie ten klanik D1 czarny to jest klan właśnie, gdzie Polak jest dowódcą, więc możecie sobie sami zobaczyć, to jest Matias, z nim dzisiaj mieliśmy wywiad. No i na koniec tego filmiku mordeczki chciałem przypomnieć, że już 11 kwietnia, czyli od razu jak święta się skończą, wystartuje mój sklepik dla widzów, gdzie będziecie mogli kupić takie piękne bluzy jak ja mam na przykład z ananaskiem, oprócz tego jeszcze ze Spike'em, no i dla widzów ze Stumble Guys'a też będą specjalne wzory, no dużo fajnych koszulek i bluz będzie na moim sklepie. 11 kwietnia startujemy, mam nadzieję, że każdy z was sobie wbije i zobaczy, jak to tam wygląda, a może ktoś z was zakupi. Naprawdę polecam, bo ciuszki są w kozackiej jakości, fajnie wykonane, serio, są git. No a się już z wami żegnam, do zobaczonka, widzimy się w kolejnych filmach, siemaneczko!